Jesteś pewna, że nie mam iść? Tak, jestem pewna. W 100%. Dalej nie gadacie? Gadamy, ale... mniejsza. Marcel? Pamiętajcie, by używać ostrożnie tych teleportów. Minimum energii, maksimum skupienia, jasne? Jest. Jasne. Tak więc ruszajcie i powodzenia. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Dadzą rady. Po ostatnich dniach odnoszę wrażenie, że szybciej się wy dwoje pozabijają, niż będą zgodni. Gdzie my do cholery jesteśmy? To nie wygląda mi na Ardenedi. Bo to nie jest Ardenedi. To gdzie my jesteśmy? W Afal. Z jakiej racji wylądowaliśmy w Afal? Takiej, że muszę coś tu załatwić. Po czym od razu wyruszymy do Ardenedi. Planowałeś to? Oczywiście, że tak. I mi nie powiedziałeś? Jak widać. Tak samo jak Rejtanie. Czemu do cholery ty mi nic nie mówisz? Chciałem, ale tego nie zrobiłem. Dlaczego? Bo miałem pieprzony powód. A teraz siedź cicho i idziemy dalej. Chcę jak najszybciej to załatwić i stąd iść. Och, przepraszam, ale rozkazywać to ty mi nie będziesz. Twój problem. O co ci chodzi, co? O jajco, a teraz już chodź. Rej, co to za miejsce? Miasto Legri. Stolica Afal. Co masz do załatwienia w stolicy Afal? Wparowali do domu jacyś goście z Afal. Zebrali ją do karceru, czy jakiegoś pierdla po prostu. Odwiedzą ją tak co parę dekad. Nieważne. No proszę. To co zawsze? Ty, będę szybko. Teraz słuchaj. Czekaj tu i z nikim nie rozmawiaj. A co, ja mam 5 lat? Czasem się zastanawiam. No proszę, proszę. Raymond. Co, minęła już dekada? Nawet więcej niż dekada. Z
Stęskniłeś się za mamusią? Żebyś ty jeszcze była moją matką. Ojej. Znów rany roztrapane, Raymond. Co przyszłeś zobaczyć, czy zwariowałam? Ty już dawno zwariowałaś. No cóż, co cię sprowadza? Czemu nie powiedziałeś, że Rejton to mój ojciec? A po co ci do wiadomości? I tak go tu nie było. Nie rób ze mnie idioty. Sama to stworzyłaś. Więc teraz ze mną rozmawiaj. I gadaj, czemu nie powiedziałaś? Po co miałeś znać kogoś, kto i tak nie będzie w twoim życiu? Bym wiedział, czym się później stanę. Mam chyba prawo znać własnego ojca. A co, brak ci tatusia? Matka nie wystarcza? Gdybyś jeszcze nią była, może i tak. Jednak mniejsza o to, nie przyszedłem się czepiać o twoje matczyne obowiązki. Tylko przyszedłem się czegoś dowiedzieć. Oho, a czego niby konkretnie chciałbyś się dowiedzieć? Gdzie jest sztylet? Jaki sztylet? Nieudawaj idiotki. Wiesz, gdzie jest. Dlatego się pytam. Jeszcze raz. Gdzie jest sztylet odkupienia, który miał Rejton? Oj, synku. Tam, gdzie się wszystko zaczęło. A niby gdzie się wszystko zaczęło? Tu i tam. A na początku raczej chyba był dom. Ta dziewczyna jest z tobą? O kim mówisz? Nie mów, że nie wiesz. Czuję, że to elfka i to wysokiej klasy. Czy żeby światła? Delilah. Wnuczka Mertrona. Nie zaczynaj. Proszę, synuś, znalazł sobie kobitkę. I to jaką? Toleruje twoje przypadłości? Szkoda, że Rejton nie tolerował twoich izwiu. Słuchaj, gówniarzu, nie zaczynaj. Przepraszam bardzo, ty zaczęłaś. A druga. Wierz mi lub nie, czym prędzej ją stracisz. Nawet prędzej niż myślisz. Uważaj na słowa. Myślisz, że taki twór jak ty daje jej to, czego będzie w przyszłości chciała? Zabawne, Raymond. Nie dasz jej niczego. Ani rodziny, ani miłości, zrozumienia, empatii. Jesteś zwykłym tworem czarnej magii. Monstrum. Bez niczego, bez uczuć. Jesteś taki jak ojciec. Zostawisz się prędzej czy później. Zawiedzie się na tobie i zostawi. Znajdzie sobie lepszego niż ty. Tak jak Rejton zostawił ciebie. Miał bynajmniej powód, by cię zostawić. A wiesz, jaki był powód? Ty. Oj, synku, nie złość się. Mamusia nie chciała aż tak ostro. No ale wiesz, sam zacząłeś. Nie znasz Delilah. Nie wiesz, kim jest. Nie wiesz, co potrafi. Wiesz... Powiem ci jedno, matko. Chciałaś mieć syna. Stworzyłaś potwora. Chciałaś sojusznika. A zyskałaś wroga. Chciałaś uwagi, zyskałaś obojętność. Chciałaś być kochana, a zostałaś sama. Sama wykopałaś sobie dół. A ja cię w nim zakopię. Ty już nie jedno życie zakopałeś.
wciąż się podział. Słuchajcie mnie, wszyscy marni pochłaniacze chleba. Wszyscy mnie dobrze znacie. Jestem Workis. I zdobyłem nowe elfickie pomioty. Chcecie pewnie się dowiedzieć, jak je zdobyłem? Otóż było to dziecinne proste. Kto w tych czasach chciałby w Erdenet jakiegoś pomiota? Każdy się ich pozbywa, bo im więcej gęb do wykarmienia, tym Cirion kłaś szerzy na tych, co go w skromnych radach błagają. Biedne dzieci. Cholerny dziwak. Ale w jednym ma rację. W tych czasach to normalne, że dzieci oddaje się na sprzedaż. Ciężkie życie. Kto chciałby tego chłopczyka? Patrzcie, jaki uroczy. No. No, szczerzymy ząbki, szczerzymy ząbki. Będzie dla was polował, sprzątał, a co nie jednemu nawet na przekąskę zostanie. A może jednak dziewczynie. No, jako ona pocieszna. Pierze wam stare gacie, zaceruje skarpety. No, chaty wysprząta i się po kuchni pochrząta. Głód zaspokój, a co nie jednemu dobrze zrobić. Co za bestialstwo. Czemu z tym nic nie robisz? Te biedne dzieci czeka straszne życie. Nie mieszam się do spraw pospólstwa. Pilnuję osób, które rzeczywiście mogą komuś zagrozić. Będziesz stał na to obojętnie? Niestety, panienko. Życie jest okrutne. A te dzieci czeka ciężki los niewolników. Cholerny rycerz za 5 talarów. Miej serce! To są dzieci! Panienko, proszę się nie mieszać! Ty pieprzony karaluchu! Wypuść te dzieci natychmiast! Ho, 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 proszę! Nawet tu się jedna rybka znalazła. Wypuść dzieci, ale już. Ho, 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 jakie rozkazy! Bo co, słodziutka? Handel żywymi istotami, a szczególnie dziećmi, jest okrutny, więc je wypuść. Nie rozśmieszaj mnie. Oj, skorbie, ty będziesz mnie uczyć handlu? Handluję dłużej niż ty stąpasz po ziemi. Odsuń się lepiej, bo nie ręczę za siebie. O, już się boję, elfki. Oj. Nie podobają ci się moje flaczki? No, ja wiem, że wystają, ale no co ja mam poradzić? No, podoba mi się to. Rej? Workis, Workis, Workis. Synalek kurwylani! Biedny mały Rojmun. Kurwa, gryje! Ojej, matka kurwa, ojciec Venandi. Widać, że wszystko to zwykły wypadek przy pracy. Jeszcze słowo, Workis. Uj, no co, źle mówię? Ach, no spójrz na siebie. Pierdolone nieszczęście. No, bidulek. Matka zostawiła, ojciec zostawił, kobieta zdradziła, skąd, z którym pracujesz.
dodatku morderca biednych małych dzieciątek. Jak ty. Nawet żaden gatunek cię nie chce. Ani elfy, ani wynanni. Od jednego, drugiego i wykluczone. No i ta elfka. Z tą elfką zrobisz tak samo jak twój ojciec z twoją matką? Też jeszcze chcę podyskutować. Tak myślałem. Co się stało? Aja! Raymond, to boli! Ej, błagam, powiedz, co się dzieje! Aja! Ej, proszę, puść mnie! Trzeba było tylko grzecznie mówić. No i czemu wy wiecznie sobie utrudniacie życie? Nie musisz się pokazywać, jeśli nie chcesz. Wiem, czego tu szukasz. I wiem też, że prędzej czy później przyjdziesz do mnie. Nie zmuszam cię, tylko uważaj, co robisz. Wyczuwam twoją niestabilną energię. Staraj się ją kontrolować, bo jeśli nie, to nie będzie zbytnio dobrze. Puść. Raymond, czekaj. Raymond, cały czas do ciebie mówię, wysłuchaj mnie. Raymond, proszę, powiedz, co się stało. Raymond! Raymond, mówię do ciebie. Słuchaj, bo mam dość. Zanim wyjdziemy, powiedz mi, co się stało. Nawet gdy Cedric podniósł na mnie rękę, nie byłeś tak rozjuszony. Nic. Chodźmy i wracajmy. Nie tak szybko. Masz mi powiedzieć, co się z tobą dzieje. Teraz. Delilah. Mieliście tylko chwilę porozmawiać.
To się zawsze tak kończy. Za to ty nie miałaś z nikim rozmawiać. Czy to może takie trudne? Tej, on chciał te dzieci sprzedać jako niewolników. Takie jest życie, nie tylko tam się tak dzieje. To tylko dzieci. Nikomu nie zawiniły. Wiem, że nie były ci obojętne. Ich los. Wypuściłeś je, choć nie musiałeś. Bo zawsze można znaleźć inny sposób, niż narażać własne życie dla dwójki osób, w dodatku ci nieznanych. Ja już dawno ryzykuję dla nieznajomych osób, Ray. Dwie dodatkowe niczego nie zmienią. Ty dalej nie rozumiesz. To mi wytłumacz. Wchodzimy do środka. Ray! Już! Rozdzielmy się. No cholera. No jednak opłacało się siedzieć przy tych książkach. Znalazłam... Nawet nie musiałem cię szukać, dziecino. Sama wpadłaś w moje ręce. Kopela trzeli. O czym ty do diabła do mnie mówisz? Jeszcze trochę, a się dowiesz sama. A teraz oddaj sztylet. Thank you.
Takiż sam jak dawniej. Upierdliwy jak osa. Jednak siła już nie taka jak kiedyś, dopóki będzie pamiętać to, co pamięta. Jednak ja pamiętam wszystko. Wszystko. Jak ty mnie wkurzasz! Nie przeszkadza mi, kiedy pracuję. Zostaw go! Oddaj sztylet. Puść go, albo pożałujesz swojej decyzji. Równie dobrze mogę sobie wybić go w serce. Puść go! Jeszcze zobaczymy, kto będzie tego żałował. Znasz go? Niby skąd? Powiedział taki sam jak kiedyś, czyli musieliście się znać. Mówię ci, że pierwszy raz gościa, no oczywiście. Skąd mam go znać? No nie wiem. To ty masz przede mną tajemnicę i nic mi nie mówisz. Tak jak o Rejtanie, o rozmowie z twoją matką. Jaki miałeś cholerny powód? Masz swoje pieprzone problemy, Delilah. Poza tym, musiałem przyswoić tą informację. Przez tyle lat nie wiedział. Ale ty też masz problemy. Ty moich słuchasz na okrągło przez prawie cały rok. A ani razu nie słyszałam o twoich. Delilah, ty ratujesz Ardenedii. A ja się dowiedziałem tylko, kim był mój ojciec. Rozmowa z matką nie ma znaczenia. Przyzwyczaiłem się. Co to za problem? Odpuść. Rej, ja chcę, żebyś ty się przede mną w końcu otworzył. Ale ja nie chcę. Przez całe pieprzone życie byłem sam. Radziłem sobie sam, Delilah. Sam! Rej! Czekaj!